gminy Milejów w ostatniej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje na wybór przewodniczącego Rady? Czy kandydat, pan Wiski Andrzej, wyraża zgodę? Tak, tylko pragnę dodać, że jeżeli by licząc kadencję razem z kadencjami Gminnej Rady Narodowej, też byłaby moja dziewiąta kadencja. Dziękuję bardzo. Pan Wilk wyraża zgodę. Teraz, proszę Państwa, zasada jest taka, że wybór przewodniczącego Rady należy przegłosować w wyborze tajnym, dlatego jest to zgłoszenie powołać komisję skrutacyjną. Ja bym proponował podawać kandydatów do komisji skrutacyjnej. Najlepiej jakby były 3 osoby. Proszę podawać kandydaturę do komisji skrutacyjnej. Czy pani się zgadza? Pana Kazia Bosiasko zobaczy nam. Pan Kazia wyraża zgodę? Tak. Jeszcze jakby można jedną osobę. Buda. Pan Adamiak zgłasza. Czy pan Adamiak wyraża zgodę? Tak. Mamy 3 osoby od komisji skrutacyjnej. Proszę państwa. Potrzeba wybrać tej 3 osobowej grupy przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Nie, trzeba przegłosować skład komisji skrutacyjnej, następnie sama komisja ukonstytuuje się i wybierze sobie przewodniczącego i dalej będzie podzielone. Kto z państwa jest za przyjęciem do komisji skrutacyjnej tych osób, które czytamy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czyli jednogłośnie została wybrana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego tajnie. Kiedy komisja skrutacyjna została wybrana, proszę o postępowanie się. Teraz zapraszam teraz panie i panów radnych z zasadami głosowania na przewodniczącego Rady Gminy. Czy w wyborze przewodniczącego wybrana jest bezwzględna większość głosów, co oznacza, że kandydat musi otrzymać więcej głosów za, niż wyniesie suma głosów przeciw i wstrzymujących się. Poproszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Ja mam taką prośbę, żebyśmy się bardziej zapoznali, to może byłoby dobrze, żeby każdy z nas się przedstawił na tej razie, bo będziemy pracować wspólnie 4 lata. Ja może zacznę od siebie, jestem Marian Konowarek, mam średnie wykształcenie techniczne, lubię rzeczy budowlane, hobby moje jest muzyka, sport. No może po prostu skąd zacznę? Pochodzę z Marzeniowa, nazywam się Kuba, każdy mnie zna. Dziękuję, wystarczy. Odrodzenia mieszkam w Milejowie, więc też każdy mnie zna. Jestem zainteresowany dla życia. Nazywam się Dorzu Katarzyna, mieszkam w Starościca, pracuję przy WSK. Marcin Beczuba, wyczytały w Stołaje, lat 35. Pracuję w zespole szkół na jednym Milejowie jako nauczyciel. Emerytowany nauczyciel w Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie. Robert Kasprzak, pracownik Starostwa Powiatowego Wężny, klub wędkarstwo. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym podziękować swoim wyborcom, którzy tutaj są na sali oczywiście, którzy oglądają przekaz z sesji. A właśnie. Dlatego dziękuję, bo uważam, że ocena społeczna jest największą oceną. Ja tą ocenę przeszedłem, także dziękuję bardzo.
Kampania zaczyna się ostatnio będzie po wyborach, nie? Krzysztof Augustyniak, tat 34, rolnik. Weźmiesz przykład. Kolonia Usowa. Zainteresowanie sportem. Piotr Rybak, jestem żonaty, mam trójkę dzieci, mieszkam w Milejowie, pracuję w szpitalu Łęcznym. Józef Bill, pracuję w zespole szkoły w Milejowie. Uczę, właśnie próbuję uczyć matematyki. Myślę, że przez wiele lat pracy samorządowej dałem się poznać, dlatego nie będę się rozwodzić. Jestem pan Eliasz, mieszkam w Antoniowie, lat 45, żonaty, dwójka dzieci. Co więcej? Dobrze, co? O, nie mam. Nazywam się Tomasz Rękiewicz, mam lat 30, jestem ekonomistą, pracuję w zespole szkół w Wieszczowie, jestem konserwatorem. Świrzyń-Jot, mieszkam, jestem rolnikiem, pracuję rolnikiem. Po prostu pracuję i... Rolnik. Białki, znany. Dziękuję. Dziękuję, wójt, tak się będzie przedstawiali, bo wszyscy znali. Ale wójt, podobaj. I proszę Państwa, teraz poproszę komisję sanitacyjną do przygotowania karty do głosowania. A ja może bym zaproponował na tym moment przerwę, czy może woda, ale to jest 5 minut,